Witam sobotnio. Dzień dobry. No i przede wszystkim witam lipcowo, bo dzisiaj mamy 1 lipca 2023. Pozdrawiam Cię, Joasiu, serdecznie w Sydney, bo tam jest pierwszy dzień zimy. Nocą plus 7, a w dzień plus 14. Słuchajcie, nie ma to jak fajna australijska zima. A u nas lato. Gorące lato. Na przekór ludziom, na przekór kwiatom? Nie. To było deszczowe. To jest z kwiatami i dla ludzi, i dla kwiatów. Kochani, wiadomość jest dobra. Zanim się przywitam, to podzielę się, że trzmiel od rana tutaj nam zapylał pomidory, bo były takie chmury z rana. No i gdy jest pochmurnie, pszczoły nie latają. No u nas w ogóle tych pszczół to tak powiedzmy jest na sztuki, by policzył. Ale trzmiele są i zapylają. Także wiemy, że ten i tenże i oto i ten następny też jest zapylony dzisiaj rano. Kochani, witam i kłaniam się niziutko. Całemu światu witam Was takim z lodóweczki sokiem grejpfrutowym. Jaki zimniutki. Dzisiaj się, kochani, chwalę, dzielę się. Regalik Wobi, 16,50 euro. Posłuchajcie, właśnie, może plastikowy, ale w miarę stabilny. W miarę, także jakoś tak jest. I on jest z tych najmniejszych, bo jest jeszcze troszeczkę szerszy i jeszcze szerszy. Także ładnie spakowany, taka paczuszka, można przynieść na balkonie, w domu, w rogu, wszędzie, w piwnicy. Gdzie kto ma potrzebę, można postawić. I tu jeszcze, proszę bardzo, słoiczki zakupione. Dziurawiec zasuszony. I krwawnik, tutaj krwawnik, trochę koniczynki i troszeczkę dziurawca, no to tak, o, zobaczcie. Żeby tam się nic z tymi ziołami nie działo, tak samo dotyczy to grzybów suszonych, 2 ziarnka pieprzu. O, odśmiel, mówiłam, że latają, kierunek już, posłuchajcie, drogę mają przetrenowaną do mnie. A tu jest mięta suszona z Polski, te żółte płateczki to gdzie niegdzie dziurawiec. A tu, ho, Bogusiu, dzień dobry, witaj, posłuchaj, lipa. Jest taka lipa, nie za wysoko, to tak jak i ta akacja, co mam, to też taka była młoda, ale lipa ma piękne gałęzie, słuchajcie, jak pachnie. Wczoraj poszliśmy wieczorem, tak spacer, posłuchajcie, zapach, zero wiatru, przepiękny aromat kwitnącej lipy, ależ to jest, posłuchajcie, nieziemskie. To jest taki nieziemski zapach, tak jest, czasem się przejdzie, jest taka większa fala, takie większe natężenie, to w ogóle jest... No, oczywiście współczuję alergikom, ale posłuchajcie, jednak ten naturalny zapach lip jest przepiękny, przepiękny. Kochani, także pomidorki będą, owoce już są. Witam. Jeszcze zanim się przywitam, Mario, dzień dobry, Jadwigo, dzień dobry, to jeszcze pokażę zakupy w Taco Fashion. Posłuchajcie, sukieneczka. O, teraz są takie modne, falbanowe. A to... Już gdzieś widziałam, posłuchajcie. A to jest akuku. To jest piżamka. Tak, ja to taką... Jak już jest upał, to lubię na ramionczka. A jak jest tak troszeczkę chłodniej w domu, to lubię, jak są rękawy. Tak, ileż to taka przyjemność? O, 6,99 z 12. Ach, bo to było na redukcji, tak. No nawet większy rozmiar, bo L-kę ja mam M-kę, ale na piżamkę... Na połowę 6,99 euro. A sukieneczka ile kosztowała? Już Wam powiem. Sukieneczka kosztowała 14,99 z 19 i jeszcze dzisiaj było na 2 artykuły. Mam 20% rabatu. To 20% dostałam chyba na sukienkę dodatkowo, a na tą, no to ta piżamka była tańsza, to jeszcze tam było 5%, czy ileś jakoś tak, ten rabat jeszcze się gdzieś tam skumulował. Także nic, tylko dzisiaj do Taco Fashion na zakupy, bo promocje ho. Kochani, chciałabym się z Wami podzielić, ale Ilonka, dzień dobry. Bożenko, dzień dobry. Łukasz, dzień dobry. Karolinko, dzień dobry. Justynka Łódź, dzień dobry. Joanna Łódź, dzień dobry. Joanna Ełk, dzień dobry. Joanna Sydney, już się witałam, ale jeszcze raz się przywitam, także wszystkie Joanny witam. Danusiu, dzień dobry. Weronikę witamy, dzień dobry. Violettę, dzień dobry. Witam wszystkich obecnych, wcześniej czy później. Także witam, dzień dobry jako dzień, ale może będziesz, jak będziesz oglądała wieczorem, a ci dzień dobry, to dobry wieczór, bo dzisiaj, posłuchajcie, teraz nagrywam, godzina
14, prawie 30. Nie, 13.30, Magdalena. 13.30 to teraz używamy, że tak powiem, świeżego powietrza, także i opalamy się, zwiedzamy, spacerujemy, tak powiem, wdychamy, odpoczywamy, sobota, a oglądać będziemy później. Także może, kochani, dla niektórych dobry wieczór. Dzisiaj się chciałam z Wami podzielić ciekawym tematem. Ciekawym. To taka jest świadomość, jak to powiedzieć, no najpierw sobie trzeba rzecz uświadomić. To znaczy tak, kochani, no cóż powiem, nieskromnie, przytyłam 3 kilo, no co będę kłamać. Na początku, kiedy ja się ważyłam w kwietniu, kwiecień, maj, czerwiec, mam 3 miesiące, także na początku, gdzieś tak koło kwietnia, posłuchajcie, ważyłam 73 kilo, aktualnie waży 76. Ale pierwsze co, to zwróćcie uwagę, posłuchajcie, bo to jest, ja na razie jestem w świadomości. Niekoniecznie się odchudzam, tylko zwracam uwagę, co się dzieje, czyli jest obserwacja. No to tak, rano wstaję, wiadomo, do łazienki i pierwsze tak na wagę, ile jest? Nie, 79,5. Ha, także nie jest 76. No i dobrze. Jem śniadanie. Słuchajcie, jem śniadanie tak, jak mi się podoba, obfite, tylko bez pieczywa. No to teraz pewnie ktoś się odezwie, kto powie, że to tam dieta jest taka czy taka. Tak, posłuchajcie, ja ten temat bez pieczywa, bez łączenia pieczywa, jakie by nie ono nie było, nie tylko pszenne, może być i żytnie, czyli jem tylko wędlinę, do tego jakiś sosik, do tego mnóstwo, nie wiem, papryki, pomidorów, czyli warzywa takie, prawda? To jest ogórki, sałatka grecka z oliwkami, no i do tego jakiś tam napój czy kawa później i to okej. Okay. Ale nie ukrywam, że ciągnie mnie na przykład taka kromeczka chleba, to ja sobie zjem tak niezależnie. Taką małą kromeczkę z masełkiem. I nic więcej, bo to, żeby po pierwsze nie łączyć, ale później to tak gdzieś tam zjem. Później jem obiad koło 11:30, posłuchajcie, także jem tak, no właśnie, jak zaczęłam się ważyć, to tak jem na spokojnie, to znaczy tak śniadanie jem tyle, ile chcę, ile mi tam pasuje, a już obiedzie to tak niedosyta, to znaczy jem, jestem, czuję się najedzona, ale jeszcze może by mi się coś mieściło, nie, to już jest stop. I później koło 15:00 tak coś przekoczę, a to kawałek żółtego sera, to jakaś plasterka wędliny, plasterek wędliny, a to może tam coś jeszcze, jakiś bigosi został, ale też już bez pieczywa, słuchajcie, także też, no tak, makaronu to ja w ogóle na obiad bardzo nie lubię, znaczy nie to, że bardzo nie lubię, tylko ogólnie rzadko jadam makaron. Także to jest takie na przykład jak mięso, to z sałatką, czy z surówką, czy z jakąś kapustką, także to tak w tym stylu. I później, jak to teraz jest modne, że 8 godzin jemy co chcemy, jak nam pasuje, a 16 godzin organizm odpoczywa. Ale w ciągu tych 16 godzin to oczywiście piję wszelkiego rodzaju soki i jem owoce. A teraz pora owocowa jest fantastyczna, nektarynki, posłuchajcie, brzoskwinie, co komu pasuje, no banany to teraz są, posłuchajcie, kiedyś to były na zimę u nas, nie? Jak przychodziła zima, to i banany, a teraz posłuchajcie, ja mówię, tak, że banany to może niekoniecznie, ale takie, o, truskawki, czereśnie, o, tu nas aktualnie pół kilo truskawek, 2,99 euro. To tak, ale też jest, posłuchajcie, tutaj niedaleko nas przy drodze, dość duże pole, ogrodzone siatką, bo wcześniej nie było ogrodzone, dlatego mówię o ogrodzeniu. Zrobiony jest parking, wydzielony jest parking i można sobie nazrywać samochodów, posłuchajcie, mnóstwo. Także ludki zrywają, tylko nie wiem, ile się płaci za ten kilogram. Każdy zrobi sobie zrywa takie, jakie chce. Także to jest taka zabawa w zbieraniu truskawek. Okej. Okay. Także kochani, Marysiu, dzień dobry. No, Bogusią się witałam, ale Bogusiu, jeszcze raz witam. I posłuchajcie, kochani, i zobaczcie, jak to, jak człowiek zaczyna być świadomy. A dlaczego akurat pamiętam te 73 kilo? Bo byłam u lekarza. Ach, kochani, pamiętacie i wy, jak miałam problem z nadciśnieniem. Poszłam do lekarza po pigułki, a on mi zrobił holter ciśnieniowy. No, to prawda. Także miałam badanie całodobowe ciśnienia i się okazało, że no nie, nie mam wysokiego, tylko mam podwyższone. Teraz ciśnienie mi się unormowało, jest rewelacyjnie, ale czym się jeszcze podzielę?
jak człowiek, znaczy jak pracowałam, no to tak, jakaś delikatna nerwówka, to posłuchajcie, jeść już mi się nie chciało, do łazienki częściej poszłam i ten organizm to tak sam tu o sobie decydował, bo no, różne są reakcje, prawda? Są reakcje takie, że się je, są reakcje takie, tak powiem, stresowe, że się nie je. A teraz jak mam luzik, no to w ramach tego luziku to mi smakuje i tamto mi smakuje i na tamto mam ochotę, ale jeszcze dodam, posłuchajcie w tym wszystkim, co jest najważniejsze, że nie jem słodyczy. Tak, koleżanka zaprosiła mnie na lody, poszłyśmy z Haną na lody, mam tu koleżankę z Korei, którą niedawno zapoznałam. No i już tak jak poszłyśmy na te lody i kupiła te lody, no to głupio mi było nie zjeść, nie? Tak już dostałam tego loda, to zjadłam. Słuchajcie, ale był taki słodki, wow, jaki był słodki ten. Posłuchajcie, to był znajomy mi lód, tylko tak jak nie jem, bo ja już tych słodyczy, to tak, no ze dwa tygodnie posłuchajcie. Za dwa tygodnie. No i teraz tak, czy to jest proste? Absolutnie nie jest. Ale gdy sobie uświadomię, że przez jak długi czas tak jadłam, a to trzeba tak troszeczkę zastopować, trzeba troszeczkę nadrobić warzywkami. Może posłuchajcie, kochani, macie inne przepisy, takie z doświadczenia, co zrobić. O, na przykład lubię jeść kiwi. O, to kiwi to jeszcze tak działa. Przeczyszczająco to te ziarnka kiwi. Pamiętajcie to tak, jak ktoś ma problemy, to warto tak zjeść 3 tak na raz i posłuchajcie, tak pociągnąć kilka dni, żeby ten organizm też się przystosował do tego kiwi i po prostu zadziałał. Można sobie zrobić oczyszczanie z pasożytów, to też pomaga. Zapraszam, wrzucę linka przypominającego, to moje nagranie z wielu lat, które jest oczywiście cały czas aktualne. I wtedy łatwiej, bo ile zjemy, bo słuchajcie, no jak wszyscy znamy siebie, jak organizm działa, możemy się nauczyć, może jesteśmy przyzwyczajeni, jemy i dużo się zmieści. A jak zaczynamy jeść mniej, to ten żołądeczek się troszeczkę się obkurcza. I oczywiście głód występuje, ale jak to fajnie jeszcze zwrócić na co uwagę? Na co zwróciłam uwagę? Że jeżeli zjadłam obiad, coś gdzieś tam przekąszę koło tej 15 i nie. Nie chce mi się jeść, godzina, nie wiem, 19, a trochę zgłodniałam, to bym sobie zjadła owoców. O, no i wtedy mi te owoce wchodzą. O. To taki mój teraz aktualnie pomysł. Zobaczymy, na ile najpierw widzę, że ta waga się zatrzymała, nie idzie do góry. Także tak, pilnuję się, obserwuję i zobaczymy, jak to zadziała później. Nie, jak to tak będzie w dłuższym czasookresie. Także pozdrawiam serdecznie. Życzę pięknego lipca. Kto ma plany wyjazdowe, no to coś fantastycznego polecam. Szerokości, o tak. Kto ma plany odpoczynkowe i bycia w domu, bycia w ogródku, no to kochani, najlepszego, Grażynko. A ty w swoim ogródeczku i w swoim domeczku, no to słuchajcie, fajnie jak mamy domeczki, fajnie jak mamy ogródeczki, ale też fajnie jak mamy balkony i możemy się cieszyć, tak jak my tutaj, i kwiatami, i roślinkami, i pomidorami. I cieszy nas każdy ćmiel, który przyleci, chociaż dzisiaj rano dyskutowaliśmy, bo przyleciała jedna pszczoła. No i była debata, czy to pszczoła, czy to osa, ale bardziej wyglądała na pszczołę. No i jak to się jeszcze tutaj zapoznajemy z naturą. Jeszcze kiedyś to by człowiek odganiał, a co, a sioty, trzmielu, gdzie tu latasz? A teraz to mówimy, no zapraszamy, lataj, to ty sobie tu lataj, a my pójdziemy do domu. Okej, kochani, to pa. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce.